Witajcie we Wrocławiu. Bardzo cieszę się, że wybraliście właśnie Wrocław na miejsce swoich studiów. Jest to miasto młode, dynamiczne, otwarte. Natomiast to, co możecie zrobić, żeby Wrocław był dla Was też miastem bezpiecznym, zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu. Zapewne wasi wykładowcy chcieliby, aby wasze pierwsze studenckie kroki skierowane były właśnie tutaj, do pracowni multimedialnej, do czytelni, do biblioteki, ale no właśnie. Studiowanie to też rozrywka i na pewno znajdziecie czas na zabawę. Chodzi o to, żeby ta zabawa była dla was bezpieczna. W tej chwili znajdujemy się na pasażu Niepolda, czyli w miejscu, w którym nocą tętni życie, w miejscu chętnie odwiedzanym przez studentów. I będąc tutaj, warto tutaj powiedzieć o jedno słowo o używkach, że w kontekście narkotyków każda, nawet najmniejsza ilość posiadanego środka zabronionego jest przestępstwem. Nie funkcjonuje tutaj pojęcie posiadania środków na własny użytek. Także uważajcie na to, żeby nie rozpocząć studiowania od problemów z prawem. Wychodząc razem na miasto, tak samo razem wracajcie. Pamiętajcie, żeby opiekować się sobą nawzajem, nawet tymi osobami, które za nie mogą. Błagam was, nie zostawiajcie nikogo gdzieś na chodniku albo na ławce w parku. Taka osoba może być narażona na kradzieże, a w chłodne dni może być narażona na utratę życia albo zdrowia. Także opiekujcie się sobą nawzajem, wsadźcie tych, którzy źle się czują, do taksówki, odprowadźcie ich do domu, tak żeby wszyscy członkowie imprezowej ekipy byli bezpieczni. Jest godzina 7 nad ranem, my jesteśmy już w służbie, jesteśmy na wrocławskim rynku. Większość osób smacznie śpi w swoich łóżkach, a ci, co po wczorajszej imprezie no, do swojego łóżka nie trafili, być może śpią tutaj. Chodźcie. Znajdujemy się przed Wrocławskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym, zwanym również Izbą Wytrzeźwień. Pojedyncze łóżka, świeża pościel, śniadanie w cenie i całodobowa obsługa personelu medycznego. Wszystko to w kwocie ponad 300 zł, także za taki standard cena niewygórowana. Wsiadając za kółko, nigdy nie róbcie tego po alkoholu. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości, to lepiej nie ryzykujcie. Alkohol i samochód to nie jest dobre połączenie. Prosta zasada, piłeś, nie jedź. W tramwajach, w autobusach nie trzymajcie toreb ani plecaków na podłodze albo gdzieś pod fotelem. Najlepszym miejscem jest trzymać je przed sobą, na przykład na kolanach. Pamiętajcie też o maseczkach, o społecznym dystansie. Elektryczna hulajnoga to coraz częstszy sposób lokomocji, natomiast pamiętajcie, że tak jak w samochodzie, nie chronią was tutaj pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne albo zderzaki, także miejcie oczy dookoła głowy. O zagrożeniach w internecie można mówić i mówić. Sami korzystacie z niego codziennie, zdajecie sobie z tych niebezpieczeństw sprawę, ale ja chciałbym powiedzieć wam o czymś innym. Nie o tym, jak nie stać się ofiarą przestępstwa, ale jak nie stać się jego sprawcą w internecie. Otóż uważajcie na komentarze, które przekraczają pewną taką cienką granicę, granicę, za którą czeka was odpowiedzialność prawna. Komentarze, w których jest hejt, w którym są groźby karalne, zniesławienie, znieważenie, nawoływanie do nienawiści, stalking, to wszystko są przestępstwa i jedno słowo za dużo może was narazić na odpowiedzialność. Uważajcie na to, co piszecie w sieci.
odpoczywając w miejscach takich jak te, pamiętajcie o rozsądku. Alkohol i woda to nie jest dobre połączenie. Pamiętajcie też o tym, że spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest zabronione. Kiedyś przepis ten dotyczył tylko ulic, placów i parków, ale został on rozszerzony i obecnie w każdym miejscu publicznym spożywanie alkoholu jest zabronione. Mandat za takie wykroczenie wynosi 100 zł. Jest to kwota na przykład miesięcznego karnetu na siłownię, więc po co płacić mandaty, lepiej te pieniądze wydać na coś innego. Może przydarzyć Wam się na przykład sytuacja policyjnego legitymowania. Pamiętajcie, żeby zachowywać się wtedy spokojnie i żeby wykonywać polecenia funkcjonariusza. W klubach, w barach pilnujcie swoich drinków, pilnujcie też swoich rzeczy wartościowych. Uważajcie też na swoje rowery. Uważajcie na to, jak nimi jeździcie, żebyście jeździli bezpiecznie. Uważajcie na to, gdzie je zostawiacie, z jakich zabezpieczeń korzystacie. Fajnie, żeby to były zabezpieczenia atestowane. Uważajcie też na swoje mienie w postaci plecaków, laptopów, palmtopów, toreb. Nie zostawiajcie ich bez nadzoru, bo złodzieje tylko na to czekają. Dość popularnym wykroczeniem popełnianym przez studentów jest zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego. Pamiętajcie o sąsiadach, którzy mieszkają za ścianą. Na pewno w swoich studenckich mieszkaniach będziecie chcieli zorganizować spotkania albo imprezy. Wasze prawo do rozrywki kończy się niestety w miejscu, gdzie zaczyna się czyjeś prawo do spokojnego wypoczynku, do spokojnego snu. Dlatego pamiętajcie, że takie zachowanie jest wykroczeniem. Ono się może skończyć na pouczeniu, może się skończyć mandatem karnym, albo nawet w najbardziej rażących przypadkach skierowanie wniosku o karanie do sądu. Policja, proszę otworzyć. To już koniec porad, koniec filmu. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał. Ja życzę Wam przede wszystkim bezpiecznego studiowania. Chciałbym, żebyście z Wrocławia wyjechali z samymi tylko dobrymi wspomnieniami. No i cóż, trzymajcie się. Cześć.